No hej, witajcie kochani, bardzo serdecznie, Szeweral z tej strony, kolejny odcinek GTA 5 na moim kanale, zapraszam do oglądania. Tak jak powiedziałem w ostatnim odcinku, który oglądaliście dwa dni temu, teraz zmieniamy swoją postać na Trevora, nie na Trevora, na Franklina, aby zobaczyć, co tam ciekawego chłopak ma do zrobienia, bo są aż cztery misje u niego. Mamy teraz też, zobaczymy przynajmniej, jak działa nasz biznes. Panie kolego. Czy ja nie mam żadnego auta? Dobra, jak to było? Kontakty. Kurde, kiedyś na online było tak, że był gościu, który przyprowadza auta, ale... Chyba tutaj to nie działa. Dobra. Escape. Zobaczmy, co my mamy. Mamy tak, zadanie... Aha, bo jestem blisko chaty. Mamy blisko zadanie tutaj od Franklina. Oprócz tego mamy tak. B jak Barry i P jak Beverly. Dobra, czyli mamy jedno główne. Czekajcie, bo ktoś mi tutaj... A, dobra. Dobrze, udamy się tu. Udamy się tutaj do głównego zadania, a później zrobimy te poboczne. Poboczne też są fajne. Poboczne też są fajne i myślę, że jest na to czas, aby to robić. Wzbogacają na pewno wątek fabularny. Dają nam zdecydowanie szansę na to, aby poznać postać i jej podejście do pewnych rzeczy. Czy ja przejdę tutaj tym wąziutkim? Oczywiście, że tak. Jak ja się wcisnę prawie wszędzie. Stary, zawsze mnie zastanawiają, bo tutaj są raz na jakiś czas takie wybuchy, nie? Welcome back. Jej, super. Są takie wybuchy i teraz, czy to jest jakaś wojna gangów, czy cholera wie co? Ty, to jest na sprzedaż. Czy ja mogę kupić tą chatę i na przykład się rozbudować coś? Nie, raczej chyba nie. Don't you step foot in this yard! Why, it's half my house? Now I'ma call the police! For what? Disloyalty, boy! Disloyalty? What is you talking about? Don't act like you don't know what it is, homeboy. Yo, you ain't been to the set, ain't came to none of the meetings. Hanging out with old men, ignoring your homies, acting all superior? Your mama would turn over in her grave, boy. So you giving me a lecture about not being a good enough gangbanger? Gangs is positive. That's all we got, my nigga. That's our heritage. Ain't nothing positive about your crazy ass. Man, where Tanisha at? She got more sense than to hang out with your sorry ass. You know you always been like this, boy. I say left, you say right. I say become a doctor. You say become a patient. I say, who is that? Hello, Missy. Wow, Franklin. You never told me that you had a sister. I'm Denise, Franklin's housemate. And aunt, my mother's old dried up ass. Shut the fuck up! Yeah, shut the fuck up! Here, darling. Why don't you go get yourself something nice, okay? Thank you. Is this $7? I said something nice, not expensive. You wanna be a greedy fucking cow, huh? No. Now get the fuck out of here, alright? You men are all the same. No i krótko. What the fuck you doing here? Here with the boy. The boys. What? I'm fucking new in town. I'm making friends, all right? Now let's party. Look, I had plans on getting some rest until this clown and my aunt came and fucked that up. My nigga, I just came over here to holler at you about the little thing. Man, I said I'm tired, dawg. What fucking thing? I love things. I'm the king of things. I ain't talking to you, homie. Hey, let's go do something about the thing, okay? What thing? I'm talking about the little stretch thing, man. Fucking beautiful. Perfect. It's a gangbang. Let's go. Come on. Gościu, gościu, dobra. Czy ja mam wsiąść do furgonetki? Oczywiście, że tak. Ty proszę. Patrzcie, jak Trevor ładnie ten traktuje naszego chopa. Thing happening? Down Grove Street. O, San Andreas. Homie, I'm from Grove Street. Yeah. We shoot the shit up. Spraying some motherfuckers, I can drive by with the best of them. Behave yourself, man.
Lamar, what's happening? What you and Stress set up? We buying weight, homie. Something that'll move us up the food chain, nigga, for real. Nothing's real in this town, nigga. Particularly where you and Stress concerned. Man, this is an investment opportunity. You got to speculate to accumulate. Ooh! First rule of business. Hey, since we're out here banging, either you got some dust? Fool wanna get butt naked? I'll get whatever it takes me, homeboy. Homie's crazy, man. So I've heard. To chyba się polubią, kurde. Takie... No... Czekaj, bo ja teraz... Ja... Tamto to jest chata tego... CJ-a. To jest chata Ridera. O, no i co to za wybuchy? Co to za wybuchy? Gdzie tutaj jakieś... Nie wiem, co, wojna gangów, czy o co chodzi? Ja pierdzielę. No to wiedziałem, że jest tutaj Grove Street i można tutaj przyjechać, ale tu nawet zobaczcie, że jest... Ciekawe, czy do tego auta można wsiąść. Ja pierdzielę. This the homie house right here. Hey, look, everybody be cool, man. Lamar about to do his thing, alright? No, idziemy do CJ-a. Do chaty CJ-a? Zaraz. W ogóle jakieś takie mniejsze się wydaje, nie? San Andreas wydaje mi się, że to było większe. Swoją drogą zagrałbym w San Andreas. Ale... Courier service. Packages to collect. You got the grip? No nie jest to ten... No, ale to tylko i wyłącznie w momencie, gdy będzie jakaś promocja dobra. Now we talking. My throat getting numb already. So we good, nigga, right? Well, let's go. How about a taste? No, man, we leaving. I want a taste of the other side of the brick. Now you heard what your boy said, you're leaving. Hey, give me the back! Whoa. What the fuck? Did we ask for a key or a fucking ounce? Man, that's motherfucking drywall. Hey, we got some motherfucking buyer's remorse out here. You can't fucking hustle a hustler. Oh, you motherfuckers are dead. We gotta get off Grove Street. Fuck, they bust the fence. Get on foot now. Run, chop, run. Dobra, ja nie chcę. Dobra, pięknie. Wolę być nadal Franklinem. Wojna gangów, stary. Dobra, okej, okay, bo oni... Ole, żem strzelił. O, tak, pięknie, jeszcze jakbym... Goddammit. Strzelam byle gdzie tak naprawdę, ale spoko. Ej, to jestem pewny, że to... Dobra. Idę tutaj. Czy ja mam jakąś inną broń? No raczej.
To jest nasz? Dobra, to jest nasz. What the hell? Get in here, man! Jeszcze gdzieś tu po lewej jest, ale... Stary, jeszcze policja, nie? Dobra, biegniemy, bo stary, zaraz nie będzie helikopter ten. MC Cliff, Cliff, wait right there, dog. Hold up, peace, peace. And jack they ass, homie. That's our way up out of here. These are rods. Hands in the air. What the fuck are you doing? Hey, they taking Cliff shit. Move, homie. No dobra, może damn, I tak. Damn, they staking this motherfucker. Shit ain't no river, man. It's a motherfucking sewer. Then we're in the right place. Gotcha. Let me off! Baby, look, you're not even my type. Oh my god, oh my god, oh my god! That's why I don't date younger women. You are under arrest. Stop the craft and wait for a police boat. Stress set you up, nigga. Your big homie a snake. He didn't know they was playing us for Mark. That on they dope. Man, you deluded. At least you got to meet MC Cliff. Jack that motherfucker. Was that who that was? Little brush with another celebrity. They blocked too. Hey, we should like race these motherfuckers. We are racing, you idiot. Racing away from the dudes trying to kill us. I mean another time. They got sea shark races all over the city. Let's split, my nigga, and keep our heads down. Dobra, zgub gliny. Okej, wedle życzenia. I polecieli za mną, nie? Stary, nadal mnie widzą, nadal mnie widzą. Nie, no nie, no teoretycznie... Dobra, jest tam. Padam w tamtym kierunku, bo widzę, że... Dobra, helikopter zgubiłem, to najważniejsze. Dobra, helikopter zgubiłem. To teraz tak, idziemy tu. I liczymy, że przestaną nas ścigać. Ale chyba myślę, że będzie ok. Jak nie będę tylko gazował. Jak nie będę gazował, to będzie ok. Jest pięknie. Ukończono. Dobra, safari na dzielni. Mamy to zrobione. Jeżeli teraz nie będzie nikt do mnie tak naprawdę dzwonił, to jesteśmy w domu. Dobrze, co my teraz mamy? Ja bym powiedział... O, Tonia. Tonia? Tonia to była ta dziewczyna, co... Nie, no dobrze, to jestem tu koło siebie. Wiecie co? Wbrew pozorom, to ja bym pojechał tutaj. Dlaczego mówię wbrew pozorom? Bo tak, tu jest bliżej to zadanie i teoretycznie, drodzy panowie i panie, można by było więcej zyskać. Ale...
Bang. Mam dla ciebie prawdziwą okazję. Biorę dużego. Dobra, coś się nie udało, panie, nie? Wyścigi morskie są teraz dostępne. A pierdziele wyścigi morskie. No, dobrze, strzelanie. Znaczy ja wam powiem tak, ja jestem pewny tego, że strzelanie się u mnie polepszy w momencie, jak będę miał rozegrane kilkanaście godzin, kilkadziesiąt może. To jest tak samo jak z Days Gone'em, ja muszę po prostu przywyknąć do danej raz, że klawiszologii, dwa, że mechanik, a z racji tego, że może gdybym codziennie, powiedzmy, pogrywał tą grę, to okej, to by było łatwiej, nie? Ale ja raz na tydzień na przykład sobie odpalam GTA i to nawet nie chodzi o GTA w sumie, to z każdą grą tak jest, nie? Z każdą grą tak jest i zresztą to doskonale widać na let's playach, nie? Że jak zaczynam grać w jakąś grę, która powiedzmy dla mnie jest w jakimś stopniu trudna, czyli strzelanie przede wszystkim. To na początku gdzieś tam jest lama do kwadratu. A później jest na przykład lama, ale już nie do kwadratu. Czekaj, tak o chcę. No, a tu. The time for action is now. So I take it I can count on your attendance, friend. Huh? At the smoke inn. We're what? Yeah, we're gonna bring down the government by smoking weed together in a public place. It's very effective. I'm prepared to be a martyr, friend. Are you? Shit, if being a martyr means to smoke good weed, for sure. Would you like a little warm-up? You know, before you go and collect the supplies? Before I what? You know, get the supplies. Can't have a smoke in without smoke. You know, cerebral stuff that's gonna get the people up off their feet, protesting. Man, I don't know. It sounds kind of bullshit to me. We're gonna crush them with our resolve. Here. Have a little taste of that. Aha, to jest ten, czy to nie jest czasem ten sam gościu, co Jaro Michael? Just a mellow, sophisticated high. Zrobić się na miękko. Can't you see the aliens? Man, what else are you taking? Man, this shit is garbage. Anyway, just get the stuff. It's a revolution, and then call me. Crazy motherfucker. To nie skończy się tak, powiem wam szczerze. To chyba się tak nie skończy. Dobra, no gdzie jest ten towar? Nowy kontakt, Barry. Ty, wiecie co? Chyba faktycznie nic tutaj nie będzie. Może to po prostu Michael, który nie jarał, to tak na to reaguje. Dobra, jedźmy tam do tego pana P. Może coś mi się odpali. Może coś mi się odpali w międzyczasie, jakiś obcy czy coś. Ty stary, ale bym go przejechał. Kurde, to Michael obcych widział, wiesz. Ale podobno. Czy to akurat logiczne i to się chyba w każdej dziedzinie sprawdza. Nieważne, czy to jest alkohol, czy to są środki niedozwolone. Im częściej bierzesz dany specyfik, zażywasz dany specyfik, tym po prostu potrzebujesz więcej. Do tego, aby na ciebie działał w podobny sposób, nie? Czyli tak jak Michael na przykład stroni od używek w postaci, no powiedzmy, tutaj w grze jest zioło, tak?
postaci zioła, no to dla na niego, nie wiem, jedna kula to będzie, wiecie, mega rozluźniająca i tak dalej, nie? No, ale ktoś, kto na przykład w liceum miałem takiego znajomego, że on po prostu musiał co najmniej dwójkę ogarnąć, żeby cokolwiek jakoś tam poczuć, nie? Dobrze, żebym miał bogatych rodziców, naprawdę. Chociaż nie wiem jak teraz z cenami, ale... Czekaj, ty, no what the... Gaia! Motherfucker, would you stop doing this shit? Oh, it's you. Hey, how's it going, homie? Hey. Yeah, hey, you seem incredible lately. Yeah, Trevor Phillips, but I doubt if you want a picture of him. Oh, wait, wasn't he in the men's room? Nah. Oh, shit, I gotta tell you, this is unbelievable. Ah, crap, that hurt. Man, you're not gonna believe this. They wanna do a reality series about me. Yeah, it's true, man. I'm gonna be big, I'm gonna be huge, right? It's all about the incredibly glamorous life I lead, huh? Good. Yeah, boy! Oh, yeah, boy! Yeah, except, you know, while I'm doing that, I'm gonna need somebody else to take some shots for me. Nah, I'm cool on that, dog. Oh, come on, dude. Come on, homie. All right, look, just if you get a chance, right? I mean, there's no rush, okay? Oh, and what I'll do is I'll send you a list of names and some links so you can see who they are, right? Yeah, well, whatever, man. All right. Yeah. Hey, you know, and I promise you, fame won't change me one bit. Yeah, I was afraid you would say that. Ah! Oof! Ah! I'm good! I'm good! Okay. Wow, everything's good. Nikt się nawet nie zastanawia, stary. No i dobrze, i sobie w kuble siedzi, cudownie. Killer wheels, killer! Wait. No dobra, czy ja coś dostałem? Wiadomości. Dobra, Lester, to wiem, że do ten... To już chyba ogarnąłem tą Tonię, nie? Maile jakieś coś przyszło? Nie. Kurde, jakieś dziwne te zadania teraz się tutaj robią. Tu mamy jeszcze gościa, którego trzeba odblokować, ale to jest szansa dla Trevora, bo to jego kolor, nie? Tu mamy tego Lestera i mamy ewentualnie Tonię, która jest tutaj, nie? Tonia też może być spoko. Tylko, że teraz tak, panowie i panie, ja na pewno nie będę jechał, albo dobra, będę jechał tam ciężarówką. Oto info za towar, ruszaj się szybko i uważaj na gliny. Ze skrytkami został... Zgarnij te fury dla Barego. Wait, what? O. Skrytka z ziołem. Czekaj, co? Dobra, okej, okay, no to pojedźmy tam. Bo to jest akurat ciekawe. A już skoro zaczęliśmy to zadanie i teraz akurat się okazało, że może Barry wysłać mi jakieś info, gdzie te zielsko jest, to czemu by z tego nie skorzystać, nie? Zobaczymy, może jakiś hajsiwo wpadnie? Ty, ja tak jeżdżę jak szalony, a nawet nie zwracam uwagi, czy jest policja gdzieś tutaj, bo jak pierdzielę w policję, to później będę musiał niepotrzebnie uciekać od nich, nie? A to chyba nie o to chodzi. Czekaj. Kto to jest? Pojazd. Aha, ten pojazd, dobra. To jest ten pojazd, wiecie, który pojazd, nie? Konwój po prostu, znaczy konwój. Czy no, można tak powiedzieć. Z pieniędzmi. Przewozi pieniądze.
Ale mam gdzieś pieniądze. Mam tyle hajsu tutaj, że... Czy ja będę musiał kogoś gonić? Bo jeżeli tak, to trochę słabo, wiesz? Ziomuś dostępny po jakimś celebryckim speedzie, jest okazja trzasnąć kilka... Na mapie oznaczony... Okej. What the hell? Co, ja? A nie, tamtego gonią. To jest akurat fajne. To nie jest ten gościu, którego powinni... No nie, dobra. Bez sensu, ale wydaje mi się, że ja tamtego muszę ogarniać. Zobaczmy, czy jeszcze raz będzie policja gonić. Nieudany skok. Dobra, no tutaj na pewno nie ma. Dobra, jedziemy tutaj. Nie podjadę tam pod górę. Dobra. Stary! Dobra, myślę, że lepiej będzie, jak ja się po prostu... Wow, jak wypadłem. Zostawię to tutaj. Słyszycie helikopter? Jest helikopter, dobra. Czyli tak jak mówiłem, no to jest chyba kwestia tych uciekających aut. Czekaj. Jakieś fajne auto potrzebuję. Tutaj. Sorry, minę tu. Dawaj hajs. Znaczy, dawaj auto. Don't get all hysterical, honey. My turn, motherfucker. Help me, Lord. Ty, wypierdzielaj. Zjeżdżamy stąd, żeby mieć łatwiejszy dostęp do kryjówek. Sobie przejadę. Teraz tu na dół. Może to będzie lepiej, jak pojadę tamtędy. Tu też tędy nie przejadę. Wiecie co, mam chyba wrażenie, że na 100% chodziło o ten pościg policyjny. Ja miałem ukraść to auto. No, na 100% chyba chodziło właśnie o to konkretne auto. No bo tu nic nie zrobimy. Tu teoretycznie wjechałem w to, ale... Może tutaj coś? Dobra, no skręćmy, zobaczymy. O! Nie było pytania. Pamiętacie, jak pytałem w ten? Zastanawiałem się, czy tam pod Grove Street można
odjechać tym autem? Fucking stoner. Whoa, who changed my ringtone? Hey, look, man, that car in La Puerta is a fucking hoopty. The engine is fucking shot, man. I'm gonna grab a stash and get the fuck out of here. No, no, it could be a trap, and I need that car. The movement depends on it. You'll have to push it or something. Are you out of your damn mind? Hey, do it for your state. Do it for freedom. Do it for nature. Ignite the fight. You've been igniting the fight too motherfucking much, dawg. Generalnie, znajdź sposób, aby... Okej. Tu nic nie zrobię. Dobra, wysiadam. Man, I ain't pushing shit. Man, that high ass motherfucker. Czekaj, jakby to ładnie zrobić? Może coś naprawić? Zwróćcie uwagę, cofnijcie sobie filmik, że jak Franklin gada z tym ziomkiem, to widać equalizer na tym, na telefonie. Kurde, no czekaj. No nie, no tak nie odpalę. Dobra, tak na pewno nie odpalę. Wydaje mi się po prostu, że trzeba... jakoś go popchać? Jakie my w ogóle mamy... Poczekaj. Dziennik. Znajdź sposób, żeby przestawić samochód skrytkę. To po prostu uderzać nim. Bo innej opcji nie widzę. Ale co mi to da? No bo tu ewidentnie ten mi będzie wysiadał, tak? Ten mi będzie Hey, what you want now? What's happening? Are you on your way? Man, I told you, the car is beat up from the fucking feet up, man. What you want me to do? Well, there are these things called tow trucks, you know. Amazing inventions. Oh no, I hear laughter. The clowns have come for me, I gotta go. Serio? Serio, skąd ja mam wziąć? Kurwa. Serio. Seriously? Shit, now you got me jacking tow trucks? No dobra. A teraz go przestawiłem tak, że będzie ciężko go ogarnąć. Teraz tutaj pod tył podjeżdżamy. To było prostsze niż mogło się wydawać, no ale... Czemu mnie to nie dziwi, nie? Mnie to nie dziwi. Was, jeżeli mnie oglądacie od jakiegoś czasu, też nie powinno to dziwić, no ale... Nie można być dobry we wszystkim. Hehe, chłe. Pierdziele. Ale widzicie, dlatego ja mam luz, jeśli chodzi o wychodzące gry, bo sporo na przykład takich już zapalonych graczy twierdzi, że gry wychodzą za proste.
Okej, było kilka takich tytułów, które faktycznie mogłyby być trudniejsze. Chociażby Far Cry 6. Najnowszy Far Cry, który, że tak powiem, wyszedł. Ze speakerem zazwyczaj gramy na normalu, tak? No bo wiadomo, my gdzieś tam super graczami nigdy nie byliśmy, no ale Far Cry graliśmy na wysokim i nadal to było za łatwe, nie? Także ci profesjonalni, po prostu dobrzy gracze, nie? Narzekają na jakość wychodzących gier, na trudność przede wszystkim, w zasadzie brak tej trudności. A ja nie mam z tym problemu, bo dla mnie to jest odpowiednie. O panie. Dobra, Barry. Mom, I've said all there is to say. What? Man, get your ass down here. I'm outside with this junker you made me drag across town. Look, just leave it there. I can't come out now. The satellites! I mean, they're scanning our brains and tracking our heartbeats through the internet. Go now while you still can. Man, I'm wasting my fucking time. No, you're a hero, a green warrior. We're changing lives. No, szacun dla zielonego ten wojownika. Opuść teren. Okej, nie ma problemu. Zielony wojownik niestety już nie będzie grał w Power Rangersach, ale... Chłopina popełnił samobójstwo. Ukończono. Elegancko. Zielone korzenie zaciąganie. Kontynuuj. I mamy przynajmniej zadanko zrobione. Hajsu mi to raczej nie dało, ale dało mi to możliwości. Dobrze, jesteśmy blisko Lestera. Wydaje mi się, że najrozsądniejszą okazja na zdjęcia, najrozsądniejszą rzeczą, jaką teraz możemy zrobić, to właśnie pójść do Lestera, nie? Chociaż jest jeszcze tutaj Tania, nie? Tonia, przepraszam, którą też warto ogarnąć, bo ciekawi mnie, jak ten wątek z JB się rozwinie. Czy oni wejdą na prostą, czy nie? No zobaczymy. 37 minut minęło, także z mojej strony to wszystko. Zapraszam na inne serie na moim kanale, Outlast Trials, Layers of Fear. Layers of Fear to tylko jeden odcinek. Co my mamy? Plague Tale Requiem. Bardzo emocjonalna gra dla mnie, która, no, powiem wam, moje delikatne serduszko trafiła, nie? Mogę widzieć cierpienie bez problemu, nie wiem, w jednym przypadku, i nic z tym po prostu nie zrobić, tak jakby w sensie, nic z tym nie zrobić, to jest złe słowo, złe sformułowanie. W sensie mogę widzieć coś w filmie, że się dzieje złego i w żaden sposób mnie to nie ruszy, a z drugiej strony, nie wiem, niby pierdołę zobaczę, która akurat we mnie trafi i kurde, no i się wzrusza mnie. No nie wiem. Wahania nastrojów, to może czas się leczyć. No. Dobra, z mojej strony to wszystko. Mam nadzieję, że się podobało. Zapraszam na inne serie na moim odcinku. Na moim kanale. Dobra, koniec nagrywania GTA na dziś. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.